Witam. Jeszcze raz mamy kolejnego gościa, wyjątkowego gościa. Dlaczego wyjątkowego? Ninosław Jakubczyk. Dobrze powiedziałem? Ninosław Jakubczyk? Ninomysław. O mamma mia. Nino... Nigdy się do tego jakoś nie przyczepiam. Ninomysław. Zawsze się mogę uśmiać z tego. Zawsze na ciebie mówię Nino. Dlaczego cię chciałem poprosić? Bo chyba trzeci rok jesteś z nami, ze swoją ekipą z Mielca. I wiem, że tam masz nie tylko fantastycznych młodych pływaków, ale zagorzałych kibiców, również innych dyscyplin sportowych. Porozmawiajmy, jak to się stało, że ze Śląska trafiłeś do Mielca i tam postanowiłeś się realizować jako trener, bo muszę Państwu powiedzieć, że akurat Nino wspaniałego drzewa sportowego pochodzi. Jego tata i mama są wybitnymi trenerami. Twoja mama jest na tych zawodach. Tata pewnie gdzieś tam w Tykach trenuje kolejnych zawodników. Jak to się stało? Ja postanowiłem się wyprowadzić z domu, ale tak gdzieś dalej, bo narzeczona pochodzi stamtąd. No i tak zamieszkaliśmy tam i początkowo jakby nie miałem jako pracy jako trener, ale znajdowałem osoby tak na basenach. Po prostu byłem na basenie, poszedłem sobie sam popływać, byłem gdzieś i tak pytam się, czy gdyby była taka możliwość założenia sekcji, czy byliby chętni. No i tak. Taka zbiorowisko ludzi, których zapraszałem, gdzieś tam się udało stworzyć tą pierwszą sekcję. Natomiast jeszcze w pierwszym roku, kiedy się wyprowadziłem, Aneta Michalska, wiedząc, że jestem blisko, zaprosiła mnie, żebym jeździł do jej sekcji do... Tarnowa. Nie Tarnowa, tylko to była sekcja Dębica i Czarna. No i do Dębicy ja mam 35 minut, więc powiedziałem, dlaczego nie. No i tak zaczęło się, że cały czas tych osób było coraz więcej. No i teraz mam 3 sekcje. Nie no, masz bardzo... bogate doświadczenie. Twoi rodzice byli wyjątkowym wzorem zaangażowania, wychowali, tak mówię oczywiście w cudzysłowie, wychowali wielu medalistów Europy, świata, igrzysk paralimpijskich. Co albo jak zdobyłeś wiedzę od nich? Uczyłem się, podglądałem. Mama akurat jest, można powiedzieć, taką nauczycielką z krwi i kości, która uczyła wszystkich od podstaw, czyli te skoki przez kozła i tak dalej, to wszystko jakby... Czyli ogólnorozwojówka taka jakby. Ogólnorozwojówka. Zaczęła się bawić w pływanie, a tata zawsze chodziłem do niego, nawet jak trenowałem w koszykówkę, to chodziłem do niego na treningi pływackie, także cały czas byłem z tymi niepełnosprawnymi. I potem na studiach, niejakoś nie wiem jak to się stało, nagle zacząłem prowadzić razem z nim te sekcje, coraz bardziej, potem Karolina Hammer się pojawiła. No i zrobiłem też studia trenerskie, więc jakby cały czas tą wiedzę gdzieś poszerzałem, tak, czy to z książek, a książek mam mnóstwo i to po angielsku, więc jakoś tak to samo poszło. A mama teraz prowadzi za mnie sekcję i widzę, że ona się teraz w tym rozwija, więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeden od drugiego coś zabrał, tak? No i mogliśmy dzięki temu się bardziej rozwinąć. Wspomniałeś naszą Karolinę Hammer. Karolinko, mam nadzieję, że nas oglądasz albo będziesz oglądała. Tak, pozdrawiamy cię serdecznie. No drodzy Państwo, wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy, świata, uczestniczka Igrzysk Paralimpijskich. Zadam ci to pytanie takie, jesteś pierwszą osobą, której zadam to pytanie, bo znam cię od dziecka. Co, albo inaczej, czy kontakt z naszym środowiskiem miał wpływ na twoje życie, na spojrzenie na to życie, które teraz tak szalenie pędzi? Czy mieliśmy ten, albo jakikolwiek wpływ na twoje życie? Tak, miało to bardzo duży wpływ, ponieważ już od małego pamiętam, jak jeszcze z Maćkiem Majką świętej pamięci graliśmy w Bratysławie piłkę nożną na, tak po prostu na asfalcie, tak, tam wszyscy zawodnicy po prostu wtedy zgraną ekipą. Zawsze to środowisko mi się podobało, że jest takie zgrane. Jeździłem na wszelkiego rodzaju obozy, miałem z nimi do czynienia bardzo, no na 24 godziny praktycznie na dobę. Stąd osoby, które jakby dopiero mnie poznają, albo właśnie narzeczona jak mnie poznała, to mówi, że jak w ogóle te niepełnosprawne sobie pływają, że jak to jest. I mówi, że no, to trzeba mieć naprawdę siłę ducha, tak? A ja się z nimi wychowałem, więc dla mnie łatwo było, że każdy potrafi, powinien potrafić umieć pływać, więc takie naturalne środowisko dla nich i wydaje mi się, że no, zachęcam te osoby, nie tylko niepełnosprawne, ale pełnosprawne, żeby każdy przełamał tę swoją barierę, nie? Tych barier teraz mamy niestety coraz więcej. Żyjemy w świecie obrazu. Oczywiście chcemy być inni niż jesteśmy. Zawsze mówię, szukaj siebie w sobie. Nino, marzenia, plany,
na najbliższy rok, na najbliższe lata, jeżeli chodzi o Twoją sekcję, o Twoich sportowców? No, chciałbym, żeby pojechali gdzieś na Mistrzostwa Polski, ale tych seniorów, bo na razie na juniorów. Ale zaczynasz od tych najmłodszych, tak? Chcemy coraz więcej robić tych zajęć, więc plany są daleko ciężne, jeżeli chodzi o sekcję. Gdzieś tam mi się myśli stowarzyszenie, żeby samemu takie coś robić, żeby gdzieś tam tych formułach startu. Natomiast gdzieś tam daleko też za bardzo nie wybiegam, ponieważ... Trzeba być realistą. Tak, tak. A szczególnie ta doba telefonów komórkowych nie potrafi tego przekonać, żeby gdzieś tam na tych mediach społecznościowych być i tak dalej, ponieważ to zabierałoby mi za dużo czasu, więc staram się skupić na tym, co jest i bez żadnej elektroniki starać się wypełniać tego. Nie no, na koniec oczywiście dużo zdrowia, spełnienia swoich marzeń. Trzymam kciuki, bo... Pamiętasz, jak się pojawiło u nas Bielsko-Biała? Tutaj akurat oni też od dzieci zaczynają, tutaj właśnie nie mamy zawodników z Bielska-Białej, ale z roku na rok pojawił się parę lat temu Gorzów i Gorzów ma już sporą ekipę, prawie 40 zawodników, którzy biorą zajęcia systematycznie. U Ciebie ilu zawodników bierze systematycznie udział, bo masz jakby... No to naprawdę szacun. Natomiast cały czas teraz dostaję nowe telefony ludzi, którzy gdzieś tam drogą pantoflową właśnie. O właśnie. Też na tym może powiedzieć ubolewam, ale z drugiej strony się cieszę, że drogą pantoflową jest to tak rozsyłane, że teraz dostałem takie dwa nowe narybki fajne, niedowidzących. Czekam na więcej jakby osób takich z niepełnosprawnością ruchu, bo dużo jest z niepełnosprawnością intelektualną, ale tych też przyjmujemy. A oczywiście. Chciałem tych niepełnosprawności ruchu z roku i bardzo się z tego cieszę, że cały czas ta sekcja idzie do przodu i naprawdę idąc tym dalej tropem, myślę, że będziemy mieć na mistrzostwach gdzieś tam polskich juniorów gdzieś za rok, czy osób na pewno. Myślę, że kiedy uda nam się dotrzeć do samorządów, miast, burmistrzów, prezydentów, marszałków. Ja często, znasz mnie tyle lat i często mówię, że zainwestowana teraz złotówka w osobę niepełnosprawną za 5, za 10 lat zwraca się 10-krotnie. Stajemy się samodzielni, akceptujemy swoją niepełnosprawność, jesteśmy wzorem i przykładem dla innych. Myślę, że z samorządami to jest tak, jak oni się co chwilę zmieniają, to jest trudno. Wiem, że u nas teraz zmienił prezydent, zobaczymy jak to jest... Panie prezydencie, pozdrawiamy i tak trzymać. Pozdrawiamy panią prezydenta, niestety nie poznałem, poprzedniego też nie poznałem, natomiast panią dyrektor bardzo, bardzo dobrze wspomina mi kojarzy, niestety teraz już chyba z nami nie będzie, ale zawsze mieliśmy od niej wsparcie. Czyli miała otwarte serce. Tego nam życzymy, sobie życzymy, trzymaj się Nino i tak trzymaj. To jeszcze nie koniec, drodzy państwo.